Ostatni dzień lipca nie przyniesie wielu zmian w pogodzie. Czeka nas co prawda sporo chwil ze słońcem, ale także przelotne opady deszczu. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Chwilowo pogodę poprawił nam wyż sięgający znad Półwyspu Iberyjskiego. Jutro zaś znajdziemy się w zasięgu niżu znad Morza Północnego. Nadal napływać będzie także chłodne powietrze. Noc będzie dość pogodna, jedynie na wybrzeżu przelotnie może popadać i zagrzmieć. Nad ranem miejscami pojawią się mgły. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali i waha się. Jutro. Początek dnia będzie dość pogodny, później chmur będzie przybywać, a od zachodu będą nasuwać się słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni w Łebie do maksymalnie 22 stopni w okolicach Kwidzyna. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali i zacznie spadać. Na Bałtyku. W nocy wiatr południowo-zachodni do zachodniego o maksymalnej sile do 5 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr południowo-zachodni do południowego. Nadal maksymalna siła wiatru będzie sięgać 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru i pięknego tygodnia. Do zobaczenia.